To już jest Assassin's Creed Unity, czyli witam w drugim odcinku. Tak, tam to jednak było Assassin's Creed. Dalej na niekumatych, bo jest kilku takich moich widzów. Nie będę wymieniał, Radziu. Ciebie przecież tam wiesz. No cóż, wszyscy, którzy są, wiedzą o tym chyba. A jak nie wiedzą, to gratuluję. Dobra. Wracając dla tych, którzy nie widzieli pierwszego odcinka, bo nie widzieli, że to Assassin. Ha, muszę przestać, bo jeszcze możecie mi tutaj ze śmiechu. No, w razie nasz Arno sobie nie radzi. Tak, ktoś krzyczy. Tu się nic nie dzieje. Co to jest? Kto to jest? No, dzień dobry. Zobaczcie, że nasz nawet dobrze wygląda. Nie. Wyjrzyjmy na zewnątrz. Co to za miejsce? A, wiem, to jest Bastylia chyba. Tak, pewnie będzie Bastylia. Nie wiem, czegoś możemy dowiedzieć, jeśli zapytamy się, bo... Gdzie by tam był gość jeszcze, że tutaj przez nim wszedł? Słyszę, będę uwaga otwierał brzęczące pudełko. Otwieram brzęczące pudełko. Dobra, no. Dobra. Dobra. No. No i jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra, no a no wykończ tego już. No, ja to nie wiem, pokazuję wzrok. Wzrok szatana. Messages from the past. I was informed to have the business of Paris in search of these. What's your name? Anno. Anno Victor Dorian. Dorian. Pierre Balek. Wonderful. Fully through. Dobra, teraz będzie mniejsza część. Dwa miesiące później. Tak, to jest Bastylia, więc możemy ustalić nawet dokładną datę. Dobry. Tego wszystkiego. A my się nie chce tego liczyć. Dobra. Zaraz, co tu jest? A, zrobię strażniku takiego. Wynosimy się. Dobra, no będzie ciekawie. Patrzcie to. Yeah.
Dobra, czy jesteście gotowi? Wiem, że teraz siedziałem cicho, ale musiałem po prostu się skupić na biegu. Dobra, oczywiście później będziemy już mieli ciekawszą broń. No już nie jest sposób ciekawszą broń. Dobra, no szybciej, szybciej, szybciej. To już. No, to jest atak na Bastylię ogólnie. Jak oglądałem trailery z gry, miałem wrażenie, że to będzie tak, że teraz jest rozpoczęcie. Miałem wrażenie, że to będzie tak, że my będziemy też pomagać w trakcie ataku na Bastylię, a tu nie do końca. Niestety, no szkoda. Dobra, Assassin's Unity, witajcie. Witajcie w rewolucyjnym Paryżu, no co powiedzieć, no Paryż, no Paryż jak Paryż. No. W ogóle jest w skali 1 do 1, więc jak ktoś nie musi wybrać do Paryża, to dam. Czekam tylko ciastka mam. No, tu ogólnie chyba nie jest. Ten? No, to jest Lis. Dzień dobry. Czy ja dobrze widziałem i jej ramię. Jest Templar i Jushin. Aha, dobra. Okej, dobra, skupmy się. Jak to? Nie. Dobra, teraz już nic nie wiem. Bo ona, mam wrażenie, wie o czymś, o czym my nie wiemy i to jest złe. O Boże. Co będzie w tym liście, to nie mam żadnego pojęcia, ale już się boję. Aha. O Boże. Trust no one, not even those you call friends. May the Father of Understanding guide you. L. I found that 24 of my father's room. Kim jest ten L? O, to jest pytanie. I didn't know. Neither did my father. How could I have known? Dobra, no. Elis! Nie! Proszę, zostaw. Kurde, to tak ładnie. Ja też
wam uwaga, spoiler alert, oni nie będą z nami razem, ale... Ale ja miałem nadzieję. Nadzieję miałem z nami razem. Wow. No. Nie fajnie. Ja nie wiem, kim był jego ojciec. Bym się na tym nie skupiłem, ale okej. Więc... City... City, to się tak czyta. Nie wiem. Nie znam francuskiego, więc... Dobre, co to jest na wszystkich? A, czekajcie, znowu symbol. Czekajcie, wiem co to jest. Okej, już wiem co to jest. Przypomniało mi się. Nad czym najdłużej pracowano. Dobra. Więc szczerze mówiąc... Dobra... To jest to. Tam jest też. Fajne. No zobaczmy, czy my tu mamy coś w końcu. Zaraz, tu mamy jakąś sklepę, jak po sobie pójdziemy. Zdobycie Bastylii. Cokolwiek to za misja, to nie wiem. Co to jest? Co to jest na wszystkie były zręczności. Aha. Mamy główkę. Kurwa fometa, boże. Co to jest na wszystkich bogów skrzydłowych? Okej. Mieliśmy główną misję tam. Okej, no to chodźcie do głównej misji, zrobimy główną misję to. I pobiegamy sobie później po Paryżu. Nie wygląda, że mam to rozeta od tego. No okej. A właśnie, mam do was ważne pytanie, czy zrobić odcinek jeden, w którym będę zbierał tylko i wyłącznie na przykład kokardy i robił zagadki, czy po prostu robić w międzyczasie, jakoś tak nie wiem, sobie tu teraz usiądę i zamiast robić główne misje, to sobie zrobię. cały odcinek jeden robimy misję, jeden robimy dodatkowe zadania, jeden robimy jeszcze co innego. Jest, teraz nie kolejny ten. Jeden robimy całkowicie kopianie scenek, ogólną zabawę, tak czego wy byście chcieli, więc ten. A jak mi odpowiecie w ciągu, dobra, tygodnia, to ostrzegam, że jakby sam zadecyduję. I akurat z nagrywaniem, znaczy nagrywam teraz, pewnie będą razem 4 odcinki nagrane dzisiaj przeze mnie, więc właśnie mówię, że jakby tydzień od wrzucenia tego filmiku, o, bo wpiszcie mi to w komentarzach pod filmikiem, bo i tak teraz nagram 4 odcinki, czy tam 5, tak po prostu. Wiecie, co jest najśmieszniejsze, że on się nie może wspinać normalnie, wcześniej nie mówię, musiałem na boki. No okej, okay. Wiecie jakby o co mi chodzi, tak, no tydzień od wrzucenia filmiku na kanał, proszę, żeby ta odpowiedź się po prostu pojawiła, dlatego że teraz 4 filmiki będę miał nakręcone dzisiaj, trochę z Escapista, mój nawet z Counter-Strike'a coś mi się uda nagrać. Fajnie by było, nie? Albo może z jakiejś innej jeszcze gry. Ale po prostu, żebym wiedział, czego wy chcecie, bo jakby chcecie na przykład, żebym misję dodatkowe robił w oddzielnym odcinku, to po prostu raz usiądę, zrobię kilka misji dodatkowych. Jak nie, to tak... Zobaczymy, jakby to szło. Wiem na przykład, że zagadki Nostradamusa no, czasem mogą zająć naprawdę długo, więc na przykład zagadki Nostradamusa bym robił na pewno oddzielnie, tak, z 2 na odcinek. Zresztą będę otwarcie mówiąc, robił je, bo tak, bo są za długie. Nie są czasem zbyt skomplikowane. Ogólnie mówiąc, co tak... Dobra, idźmy w skrzynkę. Dobra, idziemy po skrzynkę. Skrzynce nie wiem, co będzie jak zwykle. Gdzie mamy misję główną? Tam mamy misję główną. Teraz znając życie będzie jakaś chora misja. Więc tą misję tylko zrobię. I poza tym
Nie będę czego. A jak na przykład nie chcecie, żebym w ogóle robił przy was niektóre misje, to po prostu powiedzcie, bo wtedy będę mógł poza odcinkami przecież sobie zrobić coś tam i tyle. Dobra. Tak jak mówiłem, to jest... A, to jest ta rozeta na... Jakim kościele? Teraz sprawdziłem sobie, co to za kościół. No. Więc ogólnie ta rewolucyjna Francja jest całkiem fajną zabawą. A tam coś jest, widzę. Tam coś jest. Coś. Okej, okay. Interakcja. No cóż. Zobaczmy, właśnie trąciłem mikrofon, więc nie mogę się... O Jezu, tu będzie pewnie trzeba jakoś przeskakiwać pomiędzy tymi, żeby się gdzieś dostać. Boże święty, jak to lubię. Zaraz, czy to rzuca jakiś cień na ziemię? Tak. Rzucę jakiś cień na ziemię, dobra. No. Swobodny bieg, 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 bieg. Dobra, tu znowu hop. Hop, hop, hop. Hop. Już się boję, wiecie, już się boję, co tu się dzieje się. No, szybciej możemy, bo naprawdę, mi trochę przesada jest w filmiku. Najśmieszniejsze, że jest to, że jeśli coś się nie nagra, to się już nie nagra nic. Więc, wiecie co? Dobra, szybciej. Dobra. Dobra, teraz zrobimy przerwę, szczerze mówiąc, bo muszę coś załatwić. Więc zaraz wracam.